myślę, że moje osobiste, jak i całego naszego klubu jest wejść dobrze w sezon. Mamy 3 spotkania u siebie, z czego pierwsze spod Beskidzie. Pewien rewanż chcielibyśmy wykonać, bo zeszły sezon, 2 spotkania z nimi, żadne zakończone zwycięstwem. I teraz dobra inauguracja zwycięska z Podbeskidziem byłaby dla nas miła. Ty będziesz walczył o koronę Króla Strzelców? Jest też dla ciebie ważny ten awans w tabeli wszechczasów? No myślę, że jak tutaj zespół będzie grał tak jak w okresie przygotowawczym i stwarzał sobie dużo sytuacji, to ja również na tym skorzystam. O koronę Króla Strzelców to na razie myślę tylko i wyłącznie, aby powalczyć w naszym wewnętrznym rankingu tutaj klubowym, prawda? Jeżeli będę najskuteczniejszym zawodnikiem naszej drużyny, to myślę, że będzie bardzo dobrze. Ten układ 3 spotkań u siebie, no to układ na lidera po 3 kolejkach. No tak się wydaje. Będąc piłkarzem Wisły Kraków, nigdy nie lubiłem grać 2 meczów z rzędu u siebie, ponieważ wiedziałem, że jeden wygrywa się, drugi często remisuje, więc tutaj nie upatrywałbym nas jako faworytów w tych 3 spotkaniach, choć oczywiście zdajemy sobie sprawę, że po 3 miesiącach przerwy kibice spragnieni chcieliby zobaczyć na naszym dobrym, równym boisku kawałek dobrego futbolu i chcielibyśmy rozpocząć zwycięsko, a potem dopiero pomyśleć o Górniku Zabrze. To ja jeszcze zapytam o urodziny, czego życzy sobie zawodnik, który w wieku 38 lat ciągle przeżywa kolejną młodość. Tylko i wyłącznie formy sportowej, bo wiadomo, gdy ją się ma, wszystko na boisku przychodzi łatwiej, więc tutaj zdrowie od pewnego czasu nie szwankuje. Jeśli pod wodzą Dua to haj to dźwigała, forma będzie odpowiednia, to myślę, że będzie to udana runda jesienna w moim wykonaniu. A cel bramkowy właśnie na ten sezon? Z sezonu na sezon było ich więcej zawsze, mimo upływu wieku. Tak, ale zawsze pozostawał niezmieniony, czyli 5 bramek na rundę, 10 na sezon, co więcej to bonus i na tym bym się chciał skoncentrować. Rozpoczęła się przebudowa od stycznia i lutego włącznie, tak? Także są na pewno duże zmiany, dużo osób od nas odeszło. Staramy się tych ludzi, którzy do nas dochodzą, naprawdę wybierać tak, żeby pasowali do nas też z charakteru, z podejścia, ze stylu gry, także wiedzieliśmy, że najbardziej trzeba znowu wzmocnić defensywę. Ja myślę, że to przyjściem tutaj Michała Pazdana i Łukacha tą defensywę żeśmy wzmocnili. Nie zapomnijmy, że przyszedł jeszcze Filip Modelski. I to jest takie decydujące w tym, jeżeli chce się naprawdę przywozić punkty z meczów wyjazdowych, to podstawą jest mieć naprawdę solidną defensywę, bo tych bramek straciliśmy za dużo w ostatnim sezonie. Przede wszystkim za dużo głupich, tak, w stałych fragmentach, gdy straciliśmy bodajże 14 bramek w ostatnim sezonie jako Jagiellonia, to na pewno jest za dużo, także na pewno to w tym okresie przygotowawczym żeśmy też ćwiczyli stałe fragmenty gry i w defensywie, także i w ofensywie. Na pewno boli to, że wypadł nam Dawid Plizga przed samą ligą na 3 tygodnie. Trenuje w tym tygodniu z nami, ale nie wiem, czy to wystarczy na tyle, aby mógł w sobotę zagrać gdzieś na obozie. Wyglądał naprawdę rewelacyjnie, w doskonałej formie fizycznej i jest na pewno tą jakością piłkarską u nas, także potrzebujemy na pewno Dawida w takiej dyspozycji, jak był na obozie. Ale z bardzo dobrej strony zaczyna coraz częściej się pokazywać Gajos, tak, u nas w drużynie. I pokazuje, że on ma te umiejętności, to nie jest przypadek, że został tam wyróżniany w tej drugiej lidze. I że zakosy na niego robiła i Legia, i Ruch, bodajże i Lech. Także cieszymy się, że udało nam się dopiąć te transfery. Nie zapominajmy też o tym, że wraca do nas za 2 tygodnie Tomek Zaworski, tak, po artroskopii łękotki. Wierzę, że też podniesie rywalizację w ataku, także no, to jest normalne. Jest nas dokładnie 22 piłkarzy, z tego co żeśmy policzyli z trenerem Dziwiałą. Bez młodych chłopaków, tak. Mamy do tego 4, 5, 6 młodych chłopaków. Jest Michał Pawlik, jest Mackiewicz, jest Waszkiewicz, jest Drażba, no to są, nie mówię, Adam Dźwigała chyba, nie wiem, czy mówiłem. To są chłopaki, które jakieś tam akcenty powoli zaczynają już dawać i akces do tego, żeby być do tej 18 do meczu, tak. Bo
wejście w meczu w Ostródzie Adama Dźwigały no, pokazało, że i potrafi się znaleźć pod bramką, szczęść bramkę. Miał też dwie asysty, bardzo ładne dwie prostopadłe piłki. Gdzie to nie było na pewno, dzisiaj to tak każdy patrzy, no łatwy mecz, bo było wysoko, tak, ale do takiego meczu też trzeba się zmobilizować, skoncentrować, tak, szczególnie, że to było takie przetarcie przed ligą. Ale ja tutaj utrzymam już dzisiaj na odprawie chłopaków, że po prostu nie będzie ciężka przeprawa, tak, nie przyjadą, ustawiam się typowo na kontrę z szybkim tym Malinowskim. To nie będzie łatwe spotkanie dla nas, tak, to będzie otwarte do momentu, dopóki nie uda nam się szybko bramki strzelić. Będzie spotkanie na ostrzu noża, z tego co ja pamiętam, to chyba pod Beskidzie wygrało tutaj 2-0 w ostatnim sezonie i było zdecydowanie lepszym zespołem w tym meczu, także musimy być mega skoncentrowani, pokazać mega profesjonalizm. To co ja cały czas chłopakom, to mam przenośnie powiedzieć, tukę do głowy, mówić, jeżeli chcemy, żeby nas inni szanowali, musimy siebie zacząć szanować, tak? Trzeba wyjść i 90 minut naprawdę ciężko pracować w sobotę. Super przepracowaliśmy okres przygotowawczy, bez poważniejszych kontuzji, z wyjątkiem Dawida, Plisgi i Zaworskiego, ale to są mechaniczne kontuzje, tak? To nie są kontuzje mięśniowe wynikające od treningów, tylko zderzenie się przypadkowe, czy tam Zachorskiego tak samo. I wierzę, że to zaprocentuje teraz w lidze te nasze umiejętności, ta gra w piłkę, że to przyniesie nam profity i będzie to na pewno bardziej udany sezon jak ostatni. Zajem na ligę? Moje zdanie jest, że realnie pierwsza siódemka na pewno dla nas jest realna, tak? Wydaje mi się, co będzie wyżej, to bierzemy to z otwartymi rękami, tak? Nie wolno zapominać, że jeszcze daleko nam jest i do Legii, i do Wisły, do Lecha, co chodzi o transfery, co chodzi o finanse, jakie tam mają, tak? My wydajemy naprawdę, staramy się wydawać te pieniądze bardzo mądrze i oby to nie były duże pieniądze, tak? Bo te realia gdzieś w Polsce, dalej będę się upierał, są pokrzywione przez niektóre kluby i takich pieniędzy na dzień dzisiejszy polskiej piłki nie stać na to, aby w Polsce piłkarze takie pieniądze zarabiali. Pamiętasz, że kto w bramce stanie w tym pierwszym meczu? Nie wiem. Ciężkie pan zadaje pytania. No, ja powiedziałem, że dzisiaj muszę zobaczyć, w jakiej dyspozycji fizycznej wrócił Czalamidze, w jakiej dyspozycji wrócił Modelski, Kupisz, w jakiej dyspozycji jest Skowron. Tak. Jakiś tam sygnał z mojej strony dałem, co chodzi o mecz pucharowy. Powiedziałem też, że nie mamy typowej jedynki w bramce, że walczą między sobą na dzień dzisiejszy Skowron i Słowik. No i na dzień dzisiejszy tak ta sytuacja wygląda, tak. Nie ma tutaj, ja powiedziałem, ja nie będę nic kombinował, tylko to co mi wątroba i serce daje jakieś czucie, to tak będę wystawiał, gdzie na pewno w sztabie szkoleniowym rozmawiamy na wszelkie tematy, patrzymy na różne aspekty. No ale tak jak mówię, no, niektórzy muszą się tutaj nauczyć rywalizacji. Jak się czujesz w Białymstoku, czy też tu w Pogorzałkach, a jak się czujesz w Jagiellonii? Bardzo dobrze, przyjechałem dwa dni temu. Wszystko wygląda fajnie, jestem zadowolony, że tutaj przyszedłem. No właśnie dlaczego? Czego oczekujesz? Nie oczekuję, tylko jest dobrze. Jest dobry trener, Tomasz Ajto, który chętnie mi czał tutaj. Przyjechałem, jestem zadowolony. Rywalizacja będzie duża. Chyba będziesz walczył o pierwszy skład, ale masz konkurentów. A to jest dobrze dla zespołu, że to znaczy, że każdy piłkarz będzie dobrze trenować, ciężko trenować, żeby być 11. I ja to samo będę robił, żeby każda sobota być na boisku. A czego zabrakło go? Może niczego nie zabrakło w tych testach w Anglii, tam chciałeś grać, nie udało się, wróciłeś? Nie, wróciłem, było dobrze doświadczenie i tylko to, szkoda, że tam nie zostałem, bo chciałem robić krok dalej w karierze i życiu, ale myślę, że tutaj w Jagiellonii też są dobre warunki, żeby coś poważnego robić.